Samorządowa Loża Radiowa. Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu. Czas rozpocząć sobotnią samorządową lożę radiową. A moimi gośćmi są dziś pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy. Dzień dobry, witam Państwa. Konrad Gęsiarz, starosta namysłowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Marek Pietruszka, wójt Strzeleczek. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. I Jarosław Szóstka, zastępca burmistrza Prudnika. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie zacząć od wydarzenia jeszcze noszącego takie znamie świeżości, bo chciałbym nawiązać do wczorajszego protestu samorządowców, którzy poskarżyli się publicznie, zresztą nie po raz pierwszy, na to, że pozbawiono ich części dochodów po zmianach podatkowych, których byliśmy nie tylko świadkami, ale też obiektami w ostatnim czasie. Myślą panowie, jak to przyjęła strona rządowa, że to część kampanii politycznej, czy rzeczywisty problem, czyli ubytek, poważny ubytek w kasie samorządów, który szczególnie teraz daje o sobie bardzo mocno znać. Problem w ogóle do rozwiązania? No bo z jednej strony my, jako podatnicy, cieszymy się. Mamy więcej pieniędzy, mniejsze podatki płacimy. Z drugiej strony państwo jako samorządowcy mają też mniej pieniędzy na wydatki. Da się to jakoś pogodzić? Ja myślę, że głównym celem tego protestu przede wszystkim było niesmak w stosunku do podwyżki cen energii. To był główny temat tego protestu i dzisiaj oczywiście każdy samorządowiec przez pryzmat nawet swojego gospodarstwa domowego, czy swojego samorządu, swojej gminy widzi, jak drastycznie zmienia się rzeczywistość, a rzeczywistości nie oszukamy. Mamy wzrosty cen energii o 500-700%. To przekłada się tak naprawdę na, że realnie na rachunki, które musimy płacić, a dochody mamy na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Mhm. Więc jakby reakcja nasza jest naturalnie, no, uważam, w niektórych przypadkach nawet dramatyczna, bo przecież samorządy niektóre weszły z nadwyżką w nowy rok, niektóre z deficytem i na przykład moja gmina, bo właściwie dzisiaj prezentuję moją gminę i dzisiaj chcę dbać o moich mieszkańców, patrzę na przyszłość bardzo, bardzo z takim niepokojem, bo zachwiana została stabilność samorządów. My dzisiaj nie możemy planować tak naprawdę rozwoju gminy. My musimy zatrzymać inwestycje. My musimy myśleć o tym, żeby przede wszystkim zadbać o tych mieszkańców w perspektywie nie tylko miesiąca, dwóch, ale tej przyszłości zimowej, a sezonu zimowego, a potem kolejnego roku. Więc kwoty, które padają dzisiaj i podwyżki tych cen, biją dramatycznie, a sytuacja staje się bardzo patowa. No ale oczywiście może się pojawić pytanie i właściwie powinno się pojawić pytanie, czy to rząd jest właściwym adresatem tego rodzaju protestów, czy to akurat rząd jest władny rozwiązać kryzys energetyczny, który jest kryzysem ogólnoeuropejskim, powinien powiedzieć w tej chwili światowym, i czy to nie jest tak, że po prostu Polska dostaje rykoszetem, tak jak większość krajów europejskich, a czy gdyby te nieubytki podatkowe, to byłoby dzisiaj łatwiej? Czy to pozwoliłoby zniwelować te wysokie ceny energii? Pan Pietruszka. Ja myślę, że rozmawiamy tutaj o trzech aspektach tego problemu. Pierwszy aspekt to jest to, o czym wspominał pan redaktor. To są ubytki w dochodach jednostek samorządu terytorialnego generalnie, które wynikały z tego, że zmienił się model opodatkowania. Czyli została podniesiona kwota wolna od podatku i przez to automatycznie gminy, w szczególności gminy, ponieważ one były głównym adresatem PIT-u, czyli podatku od osób fizycznych, zostały pozbawione tych dochodów. I teraz z czego wynika problem? No problem wynika z tego, z modelu wydatkowania budżetu. Mamy dwa rodzaje wydatków. Pierwsze to są wydatki majątkowe, drugie to są wydatki tak zwane bieżące. Majątkowe, wiadomo, to są środki inwestycyjne, które musimy przeznaczać na pewną inwestycję. Wydatki bieżące, jak sama nazwa mówi, przeznaczamy je na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem. Prąd, woda, gaz, kanalizacja i tak dalej. I problem tkwi w tym, że reguła finansowania mówi jasno, że środki bieżące można przeznaczyć na majątkowe, natomiast majątkowe nie można przeznaczyć na bieżące.
I co to robi? To jest problem trochę skomplikowany. W momencie, kiedy mamy środki majątkowe, ale brakuje nam środków bieżących, to dochodzimy do paradoksu, że może być jednostka samorządu terytorialnego, która weszła w nowy rok z nadwyżką budżetową, która weszła bez żadnych długów, ale może się okazać, że środki finansowe, które ma u siebie, będą niewystarczające do funkcjonowania, ponieważ nie będzie można przeznaczyć tych środków bieżących na majątkowe. I to jest taki problem, który dotknął praktycznie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu. Myślę, że jednostki typu powiat czy samorząd województwa polskiego w mniejszym stopniu, ponieważ one są beneficjentem w większym stopniu CIT-u, czyli podatku od osobowości prawnych. Drugi problem, o którym rozmawiamy, to jest problem energetyczny. Rzeczywiście na pewnym etapie nikt nie spodziewał się tego, że wybuchnie wojna na Ukrainie i że oberwiemy rykoszetem, jeżeli chodzi o paliwa kopalne. Natomiast od tamtej pory, patrzę na kalendarz, mamy październik, minęło 8 miesięcy, no i można było pewne posunięcia tak wykonać, żeby się zabezpieczyć. Na dzień dzisiejszy mamy kłopot z węglem. Ale nie tylko my. Jak popatrzymy generalnie, gdzie byśmy się nie obrócili, w całej Unii Europejskiej jest albo problem z węglem, generalnie z paliwami, albo z gazem. Myślę, że efekt tego, że nitka gazowa, która wyleciała w powietrze, to też się nie wziął z powietrza, tak? To są moim zdaniem celowe działania, które mają osłabić Europę. My mamy jeszcze to szczęście, że 70% naszych mieszkańców funkcjonuje gdzieś tam albo na węglu, albo na drewnie i jakoś przeżyjemy. Będzie ciężko, będzie trudno, ale jakoś damy radę. Natomiast gdybyśmy mieli model gospodarki, gdzie elektrownie są napędzane przez gaz, gdzie mieszkania ogrzewane są w większości przypadków przez gaz i w momencie, kiedy tego gazu zabraknie, uwierzcie mi, byłby to ogromny problem. Nie dalej jak w lipcu wracałem z Republiki Federalnej Niemiec, z mojej gminy partnerskiej, gdzie nastąpiła zmiana wart. I w jednej z stacji radiowych był przekazywany komunikat, który mówił o gwałtownych oszczędnościach energii, które trzeba wdrożyć, szczególnie właśnie w sektorze gazownictwa. Mówiono o tym, żeby jak najszybciej regulować tak zwane Junkersu, żeby jak najszybciej oszczędzać na energiach, w sensie obniżać poziom ogrzewania, żeby nawet zmieniać ogrzewanie, żeby to nie były przepływowe, tylko ogrzewacze, które mieszczą się na samym końcu prysznica. I myślałem, że to jest jakiś żart, jakaś sarkastyczna stacja, która gdzieś tam się trafiła, ale okazało się, że na trasie tysiącokilometrowej miałem okazję kilka tych stacji posłuchać i oni już wtedy na ten kryzys się przygotowywali. No to jest oczywiście pytanie, czy to akurat obywatele powinni ponosić tego rodzaju wydatki, które mają zmierzać do obniżenia zużycia energii. No przecież Bogu ducha winni, chciałoby się dodać, a tymczasem to przecież oni będą musieli obniżyć temperaturę w swoich domach, będą musieli kupić, wymienić, jak pan mówi, ogrzewacze, będą musieli też być może nawet zmienić źródła ogrzewania, bo przecież... Oczywiście, to jest rzeczywiście obywatele są Bogu ducha winni. Tutaj te działania powinien na siebie wziąć osoby, które są odpowiedzialne za to. Natomiast no niestety żyjemy w tak skonserwowanym społeczeństwie, że tak powiem, rykoszetem najbardziej obrywa zawsze obywatel. Ale to jest ciekawe, co pan powiedział, bo przecież mamy też w prawie zapisane, że to samorządy mają obowiązek przygotowywać plany zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz dla danej miejscowości. Plan planem, ale my mówimy, plan można przygotować. Papier jest cierpliwy, papier przyjmie wszystko. Ale oprócz planu mówimy jeszcze o dostępności do surowców energetycznych. W czym dzisiaj mamy problem? Problem jest A, z dostępnością do tych surowców i B, z ceną, która się kształtuje. Wie pan, jeżeli ceny węgla kształtowały się w styczniu, w grudniu 900 zł za tonę, a dzisiaj to ona potrafi kosztować 3,5 tysiąca, to łatwo policzyć, to jest trzykrotny wzrost. No dobrze, ale rząd mówi, no, mamy dla was węgiel, dla was, czyli dla samorządowców, i mówi też, że część samorządowców kręci na to nosem. Tak jest w istocie? Czy to w ogóle samorządy powinny się zajmować dystrybucją węgla przed zimą? My jesteśmy bardzo blisko mieszkańców i generalnie oczywiście, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko. To się też pokazało podczas pandemii. Dokładnie przecież całkiem niedawno też wybuch wojny na Ukrainie i przyjmowanie uchodźców. Stoimy na straży i swoich gmin i tak naprawdę zrobimy dla tych mieszkańców to, co w naszych zadaniach i poza nimi, ale prawnie
jest to bardzo duży problem, bo generalnie samorząd sam w sobie, jeżeli nie ma spółki komunalnej, przecież nie jest firmą handlową, nie może zarabiać. Poza tym, no tak na prostym języku mówiąc, poza tym procedury, które są wdrażane w gminach, no jakby blokują nam możliwość przyjmowania węgla, choćby z tytułu takich technicznych. Trzeba mieć plac, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, wagę najazdową, którą tak sobie w internecie w pierwszym rzucie zobaczyłam, około 60 tysięcy złotych. Ogrodzone miejsce z jakąś stróżówką, z pracownikiem, no i przy jakieś przesiewacze. To się wiąże z po prostu z kolejną inwestycją, na które nas nie stać. My te inwestycje dzisiaj wstrzymujemy, a nie rozwijamy, a uważam, że są do tego wyspecjalizowane firmy i rozmawiałam z dwoma podmiotami, które mówią, no my chętnie przyjmiemy, my chętnie będziemy sprzedawać, my się z tą dystrybucją nawet zajmiemy, tylko żeby to nam dostarczono ten węgiel. Mhm. Więc dzisiaj samorządy jeszcze takie małe, jak wiejskie, mając 20 parę ludzi na pokładzie, to nie za wiele mogą zrobić. A większe samorządy, jak na przykład Prudnik? No, my już kiedyś taką, może nie na taką skalę, ale dystrybucją się zajmowaliśmy, bo przez Ośrodek Pomocy Społecznej dostarczaliśmy tym najuboższym mieszkańcom ten węgiel. Zakupywaliśmy go i na jednym z placów naszej spółki Czyli macie infrastrukturę już? Tak? Mamy infrastrukturę, no mam wagę najazdową, mamy ciepłownię. Jedna z naszych spółek miejskich prowadzi ciepłownię, więc no nam by było łatwiej, tak? Ale na razie i tak rozmawiamy o sytuacji hipotetycznej, bo takie jakby jakieś doniesienia medialne do nas trafiają, ale żadne rozporządzenia, żadne ustawy jeszcze nie powstały, więc czekamy, tak? No ale jeszcze premier mówił podczas spotkania z samorządowcami, które odbyło się w kancelarii tegoż premiera, że samorządy powinny się włączyć między innymi w proces dystrybucji węgla. No ale to, co zostało już tutaj powiedziane, to jak nie nastąpią jakieś zmiany w prawie, to my w tej chwili jeszcze mamy te związane ręce. I to nie chodzi o to, że ktoś się zapiera i nie chce tego robić, ale no, będziemy czekali na wyraźny sygnał, bo może coś zostało powiedziane w ostatnim czasie. Dużo rzeczy gdzieś pojawia się w przestrzeni medialnych, albo później no, musi się przekuć na końcowo na jakiś akt prawny i my wtedy dopiero możemy działać. Tak? No, z takich rzeczy, które też ostatnio pojawiają się w przestrzeni medialnej, a kończy się to jakimś działaniem, to jest dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. Tak? No, też no. Dużo w przestrzeni publicznej się mówiło, jak to ma wyglądać, jaki jest czas optymalny podania. No ale są już rozporządzenia, tabletki trafiły do gmin, teraz będą szły do punktów dystrybucji, no i to już jakby rozmawiamy ale o realnych rzeczach. Ale to jest inny temat, bo myślę, że społeczeństwie jest taka trauma po Czarnobylu to jeszcze. To jest inny temat, natomiast ja tutaj mówię, jak wygląda droga, tak? Od jakichś doniesień medialnych, od przesiewania ich, jeżeli chodzi o to, co jest nieprawdziwe, a prawdziwe, no i jakaś finalizacja, akt prawny i my wtedy wiemy, na jakiej podstawie możemy działać i możemy tą w tym przypadku, jak mówimy o węglu, tą sieć dystrybucyjną organizować. Duże miasta jeszcze wtrącę mają duże możliwości, większy sztab, większy budżet, większą ilość pracowników, mogą zaangażować również większe zasoby swoje infrastrukturalne, ale my tak naprawdę jako gminy wiejskie mamy więcej beneficjentów niż te miasta. Czyli sytuacja jest zupełnie odwrotna. Porównując, no, my mamy 2,5 tysiąca zapowiedzianych wniosków, to znaczy dzisiaj one są w trakcie weryfikacji. Część z nich prawdopodobnie zostanie odrzucona ze względów, z uwagi na błędy bądź jakieś dublowanie na przykład mieszkańców w jednym numerze. Oczywiście to wszystko gdzieś trwa, ale na pewno mamy zdecydowanie więcej odbiorców niż miasta, więc to też mniejsza ilość ludzi, mniejsze możliwości. No, mniejsze możliwości finansowe, bo na przykład nie mówię, że dla nas w tej chwili wydatek rzędu 60 tysięcy. To jest i tak dużo, tak, przy wdrożonych planach oszczędnościowych, ale dla gmin mniejszych to jest już po prostu morderstwo. Mhm. No, jeszcze pan starosta nie zabrał dzisiaj głosu, a ja chciałem właśnie poprosić o taką refleksję dotyczącą tego, czy te skargi samorządów, które no, coraz głośniej są wyrażane w ostatnim czasie, że ciągle im się dokłada obowiązków, że jakby próbuje się je obarczyć również chociażby odpowiedzialnością za to, żeby w domach
mieszkańców było ciepło, czy żeby byli w stanie zapłacić rachunki za energię elektryczną, to są trochę na wyrost, czy to rzeczywiście polega na prawdzie? Znaczy, no, prawdą jest na pewno to, że jeżeli mamy jakąś sytuację, czy też kryzysową, czy potrzeba takiej współpracy z mieszkańcami, no to my jako samorządowcy jesteśmy najbliżej tych mieszkańców i z pewnością jest nam najłatwiej dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Rząd tak naprawdę na terenie województwa ma swoje służby jako wojewodów i urzędy wojewódzkie, no ale to jest jeden centralny urząd na całe województwo, więc ta współpraca musi być i bez tej współpracy na pewno nie uda się nic zrealizować, co musi być zrealizowane jakby w takiej sferze globalnej na całą Polskę, bo no, ani my nie będziemy bez rządu funkcjonować, ani rząd nie będzie dobrze funkcjonował bez współpracy z samorządami. Natomiast jeżeli chodzi o ten nasz temat, jeżeli chodzi o dochody, ja widzę jakby inną przyczynę trochę tego problemu. Polega to na tym, że dzisiaj mamy sytuację trochę nieprzewidywalną. I to jest chyba całe clue tej sprawy, że samorządy mają przystąpić do konstruowania budżetu na przyszły rok i tak naprawdę nie wiemy, nie mamy tej pewności, stabilności, że te środki, które w tej chwili powoli zaczynają spływać ze względu na zmianę tej ustawy o dochodach samorządów, mówimy tu o tych kwotach tam minimum 6 milionów z groszami dla powiatów i chyba tam około 2 800 000. Łącznie ponad 14,5 miliarda. Więc nie mamy pewności, że takie same środki będą w przyszłym roku. Bo gdybyśmy wiedzieli, gdyby każdy z samorządów wiedział, że taka sama kwota trafi w przyszłym roku również do budżetów, to myślę, że nie byłoby w większości problemu na poskładanie budżetu i mielibyśmy tą pewność, że te budżety nam się pospinają i będziemy mogli, że tak powiem, iść do przodu i myśleć o jakimś rozwoju. I cały problem polega na tym, że mamy tak naprawdę dzisiaj przyznano jednorazowo te kwoty i nie wiemy, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku, aczkolwiek z drugiej strony widzimy, że też sfera rządowa no stara się w jakiś sposób pomóc samorządom, bo przecież też jest mowa o tym, że ta cena energii elektrycznej ma zostać zamrożona na pewnym poziomie. Coś się mówi, że ma być to nie więcej niż dwukrotność tego, za ile mniej więcej była w tym roku kupowana, czyli coś około 700 zł za megawattogodzinę. A wiemy, że na przetargach ceny już gdzieniegdzie dochodziły nawet do 2800. Więc, ale dzisiaj nikt tego nie wlicza. No ja powiem inaczej. Te samorządy, które chcą podnieść trochę larum, no to mówią, że przecież trzeba będzie płacić po 7 razy więcej. Chociaż rząd już powiedział, oczywiście nie ma na to jeszcze rozporządzeń, nie ma jakby wytycznych, ale już jest ta zapowiedź, że coś z tym się chce zrobić. No wracając jakby do tego wczorajszego protestu. Mamy prawie 3000 samorządów, a tam około 100 osób się zebrało. Więc widać, że no jest... Jest około 1000 osób. Jest jakby tutaj, no trochę widać, że to nie jest do końca tak. Bardziej bym to uznał właśnie za te... po kilka autobusów minęło, także to jest naprawdę. To chyba później dojechały. W każdym bądź razie chodzi właśnie o to, że zawsze można zrobić to larum. Mieliśmy na początku roku, my przynajmniej, jeżeli chodzi o spółkę szpital, temat ceny gazu. Za rok 2021 cena wynosiła około 11 groszy. Na początku stycznia okazało się, że ma być to 70 parę groszy. Takie oferty spływały, ale też udało się rządowo zablokować cenę na poziomie 20 groszy. Więc widać, że ta reakcja jest. Ta cena jest oczywiście zablokowana na ten rok. Mówi się o tym, że ma być ta jakby utrzymana na przyszły, no ale też nie mamy tego rozporządzenia, nie mamy tej pewności. I teraz, jeżeli ktoś będzie chciał, że ta szklanka w połowie jest pusta, to powie: o matko, w przyszłym roku będziemy płacić nie wiadomo ile, no bo jeszcze nie ma rozporządzeń. Ten, kto będzie chciał powiedzieć, że ta szklanka jest w połowie pełna, no to powie, już jest zapowiedź, będzie utrzymane i to wiadomo, do konstruowania budżetu musimy przyjmować te wartości, które są pewne. No nie możemy polegać na tym, że nawet jeżeli pan premier powiedział, że coś zrobimy, a nie ma jeszcze rozporządzenia, no to do konstruowania budżetu musimy przyjąć to, co mamy i takie wskaźniki, jakie gdzieś tam są. My jako powiaty, mogę powiedzieć, że nawet bardziej niż gminy odczuwamy te zmiany podatkowe, bo my z CIT-u mamy bardzo mały odpis, a przynajmniej jeżeli chodzi o powiat namysłowski, to CIT mamy na poziomie 500 tysięcy, a do tej pory PIT mieliśmy na poziomie nawet 10 milionów 700. Jaki to jest procent budżetu? My budżet mieliśmy 60 parę do 70 milionów, także to jest u nas jakby taki wpływ do budżetu, natomiast odpis z PIT-u zmniejszył się nam o 2 miliony. 8 milionów 800 gdzieś mamy w tej chwili. I z tych wyliczeń wskaźnikowych wychodzi, że my dopiero chyba za 6 czy 7 lat osiągniemy poziom z 2021 roku. Ale z drugiej strony te 6 milionów 100 tysięcy powoli zaczyna też trafiać. Więc można powiedzieć, że nam to
z nadwyżką ktoś zrekompensował. Ale właśnie pytanie jest, czy te dodatkowe pieniądze to są pieniądze, które mają rekompensować ubytki związane z podatkami? Czy to ma wiele rekompensować, bo zapowiedzieli, że to ma rekompensować, tak, to ma rekompensować z jednej strony te ubytki w podatku, z drugiej strony rekompensować te koszty, jakie będziemy mieć związane ze wzrostem cen prądu, ogrzewania, ogólnie energii. Wiemy też, że od stycznia wzrośnie nam najniższa krajowa. I przecież wszyscy jako, że tak powiem, szefowie w tych swoich samorządach nie podniesiemy tylko tym z najniższą krajową, tylko jeżeli ten z najniższą ma mieć podniesiono te blisko 500 zł, no to pozostali pracownicy też liczą na to, że podobną kwotę podwyżki dostaną. Więc no, na pewno na przyszły rok te koszty nam znowu wzrosną i ta kwota ma w pewien sposób zabezpieczyć właśnie ten wzrost kosztów. Natomiast gdyby dzisiaj rząd był w stanie powiedzieć, że na przyszły rok taką samą kwotę wam zabezpieczymy, to myślę, że wszyscy tutaj byśmy spali spokojnie, że tak powiem. No pod warunkiem oczywiście, że rząd miałby gwarancję, że będzie miał z czego dołożyć. No. Jak widać do tej pory, no jakoś się to udaje. Z drugiej strony, no jeżeli też popatrzymy na tą drugą stronę budżetu, tą stronę inwestycyjną, majątkową, no to tutaj, no można powiedzieć, ostatnie lata, jeżeli to jest rozwój Opolszczyzny inwestycyjny, naprawdę bardzo duży. Myślę, że każdy z nas tutaj naprawdę wiele inwestycji mógł zrealizować. Ja na przykładzie powiatu mogę powiedzieć, za półtora tygodnia podpisujemy dwie umowy na ponad 40-milionową inwestycję. A nie boi się pan? No ale czego mamy się bać? No tego, że może się okazać, że ostateczny rachunek będzie opiewał nie na 40, nie, a na ale nie, 60. Nie, mamy rozstrzygnięte przetargi. Jesteśmy, że tak powiem, dogadani z tym, że umowy mają zostać podpisane 18 października. Inaczej, jakbyśmy się bali, to byśmy nie poszli do przodu. Trzeba działać. Z 41 milionów, 32 miliony pozyskaliśmy z różnego rodzaju dotacji tutaj rządowych, krajowych. 41 milionów to jeszcze kilka lat temu budżet powiatu był niewiele wyższy, a dzisiaj jesteśmy w stanie tak naprawdę inwestycje na półtora roku na taką kwotę realizować, a to nie jest to, że się zamykamy tylko na tych inwestycjach, bo te drobniejsze inwestycje dalej robimy. Więc... Ale są też samorządy, które mówią, że no nie wiemy, co będzie w przyszłości, więc stopujemy inwestycje, wieszamy kartki nieczynne do odwołania. Pomimo, iż wszyscy jesteśmy, że tak powiem, samorządowcami, no to każdy samorząd trochę inaczej funkcjonuje. Każdy z nas, można powiedzieć, że po poprzednikach też odziedziczył różną kondycję finansową danego samorządu. Każdy samorząd jest też inaczej rozwinięty, a działalność gospodarcza, wpływy z podatków. Nawet na takiej Opolszczyźnie mamy bardzo duże zróżnicowanie, więc na pewno różnie można to oceniać. Ja mogę powiedzieć tylko z punktu widzenia takiego samorządu jak powiat namysłowski, czy nawet gminy z naszego powiatu, że w końcu w tej kadencji ktoś dostrzegł, że też są potrzebne środki w takich małych samorządach, bo do tej pory wcześniej jednak trochę nie zauważano tych małych samorządów. Ja pamiętam, jak składaliśmy wnioski nawet o jakieś dotacje różne unijne, to trzeba było wykazywać i te miejsca, gdzie jest skumulowana działalność gospodarcza, strefy inwestycyjne, się okazywało, że mogliśmy inwestować praktycznie tylko w koło Namysłowa. A pozostałe gminy gdzieś tam dalej, chociaż mieszkańcy tak samo muszą tymi drogami dojechać do pracy, tam było ciężko pozyskać środki na tego typu inwestycje. Dzisiaj jest to łatwiejsze. Ostatnio liczyłem, ponad 100 milionów w tej kadencji już trafiło tych środków do samorządów z terenu powiatu namysłowskiego. No nawet jeżeli powiem o tej zmianie ustawy o tych dochodach, no to ponad 20 milionów trafia do samorządów z powiatu namysłowskiego. To są ogromne kwoty, które jeżeli zostaną dobrze zainwestowane, dobrze wykorzystane, to później będzie to widać po drogach, po szkołach. My teraz będziemy budować szkołę specjalną, budynek całkowicie od zera, inwestycja na blisko 23 miliony. Coś, co jeszcze powiem szczerze, na początku kadencji było w sferze marzeń, że taka inwestycja no, niewykonalna praktycznie. Mówiliśmy, jak się uda przygotować dokumentację w tej kadencji, to będzie dobrze. A tu się okazuje, że być może nawet uda się postawić budynek do końca kadencji. Także te możliwości są. Oczywiście to wszystko zależy od danego samorządu, od sprawności tych zarządzających, od współpracy ze stroną rządową, czy od skuteczności pozyskiwania tych środków i unijnych, i rządowych, więc temat jest bardzo szeroki. Pan Pietruszka. Myślę, że nam jest potrzebna naprawdę taka synergia. Nie powinniśmy się bić, tylko współpracować razem z rządem, bo sytuacja jest kryzysowa. I my mówimy już tutaj nie o indywidualnych podejściach, czy partykularnych interesach politycznych, ale mówimy o bezpieczeństwie przede wszystkim mieszkańców, ale przede wszystkim i państwa. Ja myślę, że tutaj starosta Konrad dobrze zauważył, że dziś tak praktycznie coś, co nas destabilizuje, to jest niepewność.
To jest taka niepewność finansowa, niepewność inwestycyjna, ta niepewność jutra, ale gratuluję odwagi i tak powinno być. Musimy ryzykować, bo jeżeli byśmy się okopali, powiem, nie, dobra, nic nie robimy, to tak naprawdę no, mamy zmarnowany rok, półtorej kadencję. Mieliśmy ostatni czas takie czasy przewidywalne, one były stosunkowo, że tak powiem, dobre, przewidywalne. Teraz jest czas mniej przewidywalny, ale to jest czas, że tak powiem, próby ludzi odważnych, do których ta część tego czasu będzie należała. Musimy ryzykować. Myślę, że ta gwarancja ceny, o której żeśmy rozmawiali, to, że przetarg jest rozstrzygnięty na kwotę X, to nie jest gwarancja ceny. Chciałem tylko zaznaczyć, że rok temu nastąpiła bodajże nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która mówi o rewaloryzacji ceny, o skok cen paliw, energii i przede wszystkim materiału. Więc to, że dzisiaj podpisujemy przetarg na kwotę X, to nie znaczy, że on się z tą kwotą X skończy. Czy to jest dobry zapis? Tak, ponieważ jeżeli byśmy tego nie zrobili, no mielibyśmy do czynienia z falą bankructw przedsiębiorców, którzy by brali udział w tych przetargach. W efekcie końcowym po pół roku albo po pół roku nie mielibyśmy w ogóle wykonawców, bo nikt by tego nie ryzykował. Także myślę, że tutaj dwa aspekty. Raz, że to niepewność, a dwa rzeczywiście ceny, zastraszające ceny energii, które rosną. One będą powodowały pewien strach, no ale nie uciekniemy przed tym. Jest taka, nie inna rzeczywistość, na którą się musimy przygotować, którą musimy się zmierzyć i którą musimy, że tak powiem, po mistrzowsku rozegrać. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że ten wzrost kosztów dotknie również przedsiębiorców, którzy będą się domagali rekompensat właśnie w odniesieniu do tych kontraktów, które zostały już zawarte, a nie ma takiego zagrożenia, że kasa samorządowa okaże się pusta i nie będzie z czego im dołożyć? Może takie zagrożenie się pojawić, aczkolwiek to jest to, co mówiłem wcześniej. Czas jest naprawdę niepewny i trzeba pewne rzeczy finansować, planować z głową. To, że jeżeli dzisiaj ja zaprojektuję sobie inwestycję w budżecie za 2 miliony, to ja muszę mieć z tyłu głowy to, że jest progres przede wszystkim podstawowych nośników energii, że jest progres cenowy przede wszystkim materiałów i muszę się liczyć z tym, że będę musiał 10, 15, 20% dołożyć. Te środki musimy mieć. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych zliberalizowała to, dała możliwość, ale możliwości zawsze niosą ze sobą pewne zagrożenia, które trzeba przewidywać i które trzeba planować w budżecie. No i ryzyko też. Oczywiście, dlatego mówię. A warto ponosić to ryzyko? Tutaj do pani wójt pytanie. Każdy rzeczywiście reprezentuje tutaj samorząd o różnej strukturze i oczywiście naszą determinantą jest też przede wszystkim kredyt i obsługa, za którą płacimy czterokrotnie więcej niż wcześniej. To są to, że brane były kredyty na inwestycje w latach ubiegłych, dekadę temu, to my konsekwencją jakby spłacamy oczywiście ten kredyt przez te lata, ale zamiast 300 tysięcy w tej chwili na odsetkach mamy 1 200 000 prawie. I to powoduje, że znowu mamy nieprzewidziane koszty i to czterokrotnie wyższe. Tak? Jeżeli w każdej dziedzinie, czy w oświacie, czy właśnie w energii, te koszty się tak zwiększają, no to my tak naprawdę musimy bardzo ostrożnie podchodzić. Brak stabilności to jest punkt numer jeden dzisiaj w samorządach, bo wsiadając do budżetu w listopadzie musimy przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo mocno musimy się zastanowić, jakie elementy możemy w ten budżet włożyć, ale nie możemy ich włożyć fikcyjnych. Musimy się opierać na konkretnych liczbach. I w tej sytuacji na przykład naszą gminę dotknęło kilkakrotne aneksowanie umów. I ja zdaję sobie sprawę, że są przedsiębiorcy, którzy tej pomocy potrzebują, bo ten wzrost cen był też dla nich zaskakujący i utrzymanie swojej firmy, utrzymanie pracowników, czy utrzymanie się na rynku. Ale proszę zobaczyć, no wielokrotnie w drodze negocjacji zgadzaliśmy się na jakiś pewien stopień, oczywiście za odpowiednią dokumentacją. Dzisiaj Prawo Zamówień Publicznych pozwala na to zwiększenie, ale trzeba też dobrze na te dokumenty i argumenty też dokonać do pełnej analizy i możliwości też. To, co robimy dzisiaj, to, co aneksujemy, to jest jedna rzecz, ale z niektórych inwestycji musimy zrezygnować. Mieliśmy zagwarantowane na przykład w budżecie 2 miliony złotych do dużej inwestycji w postaci
w postaci kanalizacji dla miejscowości Skarbiszów. Drugie 2 miliony mieliśmy dołożyć, kosztorys opiewał na 4 miliony, a okazało się po przetargu, że najniższa koszta, najniższa oferta jest na blisko 7 milionów złotych, po czym po analizie i uaktualnieniu cen 10 milionów złotych przedstawił nam wykonawca kwotę końcową, więc musieliśmy odstąpić od realizacji tej inwestycji w tak naprawdę stresie, czy w ogóle będziemy w stanie to wykonać. I tak naprawdę trzeba przeczekać. Niektóre nasze pomysły zostały odłożone na później. Była sytuacja pałacyku dworku w Chruścinie, przecież piękny obiekt zabytkowy pozyskany przez naszą gminę w roku ubiegłym. No nie możemy zagospodarować, bo też kwota 2 milionów złotych, które mieliśmy przewidziane w budżecie i pozyskaliśmy środki zewnętrzne tak naprawdę z ministerstwa, no okazało się niewystarczające. Po przetargu była to kwota 3,5 milionów złotych, w kolejnym przetargu nie wystartował nikt, więc myślę, że firmy też boją się tak naprawdę tej przyszłości. One też niepewnie składają te oferty i dzisiaj trzeba bardzo ostrożnie tak naprawdę stąpać tak, żeby przede wszystkim przeżyć ten trudny czas. A jeszcze po kolei przejdziemy, dobrze? Do pana Szóstki jeszcze pytanie. Może być tak, że będą pieniądze czekały na samorządy, a samorządy nie będą po nie sięgały właśnie z obawy przed tym, że nie da się zaplanować realnych kosztów? To znaczy, no, na pewno, tak jak tutaj mówiliśmy, jest różna specyfika tych samorządów, ale jakbym tak miał się odnieść do tych wcześniejszych wypowiedzi, bo tutaj taką mowę wręcz motywacyjną kolega Marek a propos tych trudnych czasów. Zachęcał do odwagi. Tak, ale słusznie, dlatego że my gdzieś zaczynamy z nadzieją, czy zaczęliśmy od dawna z nadzieją patrzeć na to, co będzie się działo, bo każde ciężkie czasy w gospodarce w końcu się kończą, tak? Dojeżdżamy do jakiejś górki i następuje zjazd. I mam tu na myśli zjazd pod względem jakby łatwości dalszej drogi, tak? Więc tutaj też jakaś możliwość przeczekania i też to obserwowaliśmy, bo obserwowaliśmy w sąsiednich gminach, jak wyglądają przetargi i na początku też firmy budowlane częstokroć, pomimo wzrostu materiałów, narzucały sobie bardzo dużą marżę. Obecnie, kiedy samorządy zaczęły się zastanawiać, zaczęły przeczekiwać, no to już te marże zaczynają spadać do takich realnych poziomów i już da się te inwestycje realizować, więc czasem jak się da, to trzeba przeczekać. I to, co mówił tutaj kolega starosta, niesamowity strumień pieniędzy trafił do tych miast i gmin, które często były pomijane. My też to obserwujemy u siebie, bo możemy realizować inwestycje, o których nie myśleliśmy, czy nasi poprzednicy też nie mogli myśleć. Mamy te pieniądze, więc ja liczę też, że po tym czasie, czy już teraz w tym czasie ciężkim, będziemy mogli wypracować samorząd z rządem jakieś nowe metody dystrybucji tych środków, abyśmy mogli raz zabezpieczyć pieniądze na wkłady własne do inwestycji, a dwa zabezpieczyć też te środki bieżące, no co jest, jak już słyszeliśmy tutaj, też dużą bolączką w tej chwili samorządów. I ja patrzę mimo wszystko na ten najbliższy czas z jakimś pomykiem nadziei. Z kolei mówi się, że na przykład na giełdzie, że Bessa to jest zawsze ten najlepszy czas, żeby akcje kupować, żeby inwestować, prawda? Czy nie wiadomo, czy tak samo powinno się podejść do inwestycji samorządowych, pan Pietruszko? Jest podobnie. Myślę, że jeden z takich podstawowych wykładów z makroekonomii zawsze mówił o tym, że są tak zwane cykle w gospodarce. No podobnie jak Biblia jest 7 lat tłustych, 7 lat chudych. Powiedzmy sobie szczerze. Niech pan nie straszy, że to 7 lat będzie tych chudych. No, mieliśmy 7 lat tłustych, teraz podobno będzie 7 chudych. Mam nadzieję, że one szybko się zakończą. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że rynek, który nie do końca się ingeruje, nie jest to jakiś rynek typowo gospodarcy taki górnie planowany, on się reguluje sam. Co to znaczy? Jeżeli będą firmy, które będą nakładały dużą marżę, tak jak wspominał tutaj kolega, no to one prędzej czy później wrócą z rynku.
Rzeczywiście, w poprzednim okresie, tak jak sobie analizowałem pewne ceny, czasami powtarzaliśmy przetarg 2-3 razy, bo te marże były duże. Z czego to wynikało? No to wynikało z doświadczeń tych przedsiębiorców, że wiedzieli, że jest moment, że można i spróbujemy tak sobie rozpisać te kwoty, żebyśmy się zabezpieczyli na te ciężkie czasy, które było wiadomo, że już pomału przychodzą. Natomiast ten rynek reaguje, on ewoluuje. Rynek zamówień publicznych również. Czyli będzie to polegało na tym, że jeżeli ktoś ma firmę, jest przedsiębiorcą, to na pewnym etapie nie będzie mógł naliczyć sobie 2-3-krotnej marży, tylko będzie musiał tak naliczyć, żeby ta firma bezpiecznie przetrwała sztorm i dobiła do brzegu. I dodatkową determinantą będzie to, że myślę, że lwia część samorządów mniej odważnych będzie rezygnowała z tych robót, prac, w związku z czym automatycznie coś się stanie. Tych robót będzie mniej na rynku. Jak ich będzie mniej na rynku przy stałym pobycie, to znaczy, że te ceny będą mało padały. To są naturalne mechanizmy rynkowe, które są nieubłagalne. Pytanie tylko oczywiście, jak to się będzie miało do kampanii wyborczej przed wyborami? Bo przecież, czy w Państwa ocenie, no to przystopowanie niektórych inwestycji znajdzie zrozumienie u wyborców? Czy, bo no to może się okazać, że to będzie widoczne gołym okiem, że po prostu mniej się robi, mniej się buduje, mniej się oddaje też przy okazji. Czy w związku z tym nie pojawi się taka pokusa po stronie samorządów, że jakby wbrew rozsądkowi, wbrew tym rachunkom czynionym, choćby przy okazji sporządzania budżetów, no, będą inwestowali po prostu, żeby się pokazać, zadłużając przy okazji na przykład swoje gminy, powiaty. Tutaj oprócz rozsądku i woli funkcjonuje jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa, która jest podstawową determinantą, jeżeli chodzi o konstrukcję tych budżetów, która określa, co można, co nie można, w jakim zakresie. Poza tym sam stopień zadłużenia samorządów określony jest w ustawie, więc myślę, że te takie ramy zostały już założone, których i tak się rzeczy nie można przekroczyć. Kwestia jest ilości tych inwestycji. Ilości tych inwestycji, ale też założeń budżetowych. Musimy wyjść z założenia, że jeżeli mam inwestycje, nie wiem, na 10 milionów złotych, tak, jestem w stanie pozyskać 5, to muszę być świadomy, że piątki nie dołożę. Ja chciałbym się bardzo pozytywnie odnieść do tych środków, które udało nam się pozyskać z funduszów rządowych. Mówię o Polskim Ładzie, bo dzięki temu między innymi realizuję kanalizację w Strzeleczkach. Ogromna inwestycja. Bałem się tego przetargu, bo bałem się, że te ceny będą ogromne. Ale okazało się, że z 8 milionów 400 bodajże, że czy tam 300 planowanych pierwotnie, udało nam się przetarg rozstrzygnąć na 8 milionów 450. Więc zmieściliśmy się w miarę w normie. I powiem szczerze, gdyby nie to, że pozyskaliśmy 8 milionów z Polskiego Ładu, w życiu nigdy tej inwestycji bym nie dokończył. Jesteśmy na etapie odwiertu nowych studni, bo jest konieczność wykonania nowej stacji uzdatniania wody. Jesteśmy bodajże na 60. metrze odwiertu. Woda jest, ale musimy się dobić do 80, bo no nie chciałem robić odwiertu próbnego, tylko chciałem zrobić odwiert docelowy, ponieważ byłem świadomy, że ta woda tam jest, a cena pomiędzy odwiertem próbnym a docelowym jest niewielka, więc lepiej od razu zrobić ten docelowy i mieć oszczędności już, żeby to było. I powiem szczerze, no gdyby nie to, że pozyskaliśmy 5 milionów zewnątrz, no też do tej inwestycji by nie doszło. Dlatego mówię, to jest naprawdę trudny czas, ale to będzie czas dla ludzi odważnych, którzy potrafią pewne rzeczy przeanalizować, zaplanować, konsekwencje realizować z ogromną dozą ostrożności. Panie starosto, a pan mówiąc o tych inwestycjach, które będziecie czynili, to też odczuł, że po stronie przedsiębiorców i tych oferentów zaczyna to wszystko zmierzać ku obniżaniu oczekiwań? To znaczy, no my będziemy zaczynać taką inwestycję przebudowy 14 km drogi powiatowej i widzieliśmy to, no bo 4-krotnie powtarzaliśmy przetarg. I udało się blisko 2 miliony, że tak powiem, zejść jeszcze z ceną poprzez właśnie to powtarzanie przetargu, więc widać tutaj, że jakby no gdzieś podejście też tych oferentów jest takie, że gdzieś te ceny już inaczej szacowali, aczkolwiek no trzeba też powiedzieć, że powiedzmy od lutego czy marca te ceny na rynku też się zmieniły, bo wiemy jaki był problem marzec, kwiecień z dostępnością do stali na przykład. Mhm. To co mieliśmy kontakt z różnymi deweloperami, okazywało się, że nie było stali, a dzisiaj wydzwaniają, jest o połowę tańsza niż była jeszcze w kwietniu, maju i hurtownie dzwonią, że jest stal, kto chce wziąć, więc widać, że ten rynek się zmienia. No zawsze taka sytuacja wojny gdzieś tutaj w pobliżu, no to jest ta niepewność. Pewność. Tylko ja jakby
szczególnie do opozycji, czy nawet tych naszych lokalnych, drobnych opozycji, jakie mamy czasami w samorządach, ja bym zaapelował, żeby właśnie w taki realny sposób podchodzić do dzisiejszej sytuacji. Ja sobie to bardziej tłumaczę, że te problemy i z energią, i te ogólnie problemy tej inflacji, to jest cena, którą my płacimy, żeby nie brać bezpośrednio udziału w tym konflikcie. To, że Unia Europejska, że zostały nałożone pewne sankcje, mają na celu to, żeby agresor, czyli Rosja, był na tyle osłabiony, żeby no nie miał tej przewagi militarnej już gdzieś tam na polu walki. Bo być może gdybyśmy nie zastosowali tych pewnych sankcji, Rosja miałaby dużo większe środki pieniężne, dostęp cały czas do nowoczesnej technologii i mogłoby się okazać, że obraz tej wojny byłby całkiem inny i dzisiaj być może tą wojnę mielibyśmy już rzeczywiście przy naszej granicy, a wtedy to my byśmy musieli już stanąć przed dylematem, czy my nie musimy tak naprawdę tutaj powołać struktur wojskowych, które będą już bezpośrednio bronić naszego kraju. Więc ja, jeżeli mam wybór, to wolę tak naprawdę ponieść te konsekwencje finansowe wzrostu cen, wzrostu kosztów energii, ale przynajmniej nie musieć doprowadzać do sytuacji, gdzie nasi żołnierze czy nasi obywatele będą musieli w taki czynny sposób bronić naszych granic. I myślę, że tak trzeba by tą sytuację dzisiejszą przedstawiać, bo to nie jest sytuacja tylko naszego kraju. Cała Europa, nawet cały świat dzisiaj boryka się właśnie z tymi problemami. Oczywiście zawsze można dyskutować, czy w danym kraju ten problem występuje bardziej, czy mniej. My jeszcze ze względu na swoje położenie geopolityczne zawsze tego typu tąpnięcie odczuwamy jeszcze bardziej. Wiatr historii. Aczkolwiek z drugiej strony, jak popatrzymy na państwa tam nadbałtyckie, Litwę, Łotwę, Estonię, to pod kątem inflacyjnym oni jeszcze bardziej to odczuwają. Więc mówię, no nie można zwalać wszystkiego, tylko że to jest jakby wina rządu, że ta sytuacja, że nam rośnie energia, że to są marże spółek energetycznych i inne, no bo tak się dzieje na całym świecie. I tak jak już tu wielokrotnie powiedzieliśmy, chyba największą bolączką jest właśnie ta niepewność jutra, bo nie wiemy, jak ta sytuacja będzie wyglądać i nikt nam nie jest w stanie powiedzieć pod kątem właśnie inflacyjnym, pod kątem dostępności do energii, jak to będzie jutro wyglądać. Więc moim zdaniem należy zachować jak najwięcej spokoju, bo zawsze ta niepewność sprawia, że mamy te problemy. Pamiętamy, jak wyglądała sytuacja z paliwem, zakupem paliwa zaraz po agresji, tak? Ludzie, paliwa na stacjach nie zabrakło dlatego, że go nie było, tylko dlatego, że ludzie zakupili zapasy, które normalnie by zatankowali bak paliwa, a oni tankowali bak paliwa, wszystkie samochody, jakie mieli w domu, plus jeszcze do karnistru, bo nie wiadomo, co będzie. Tak samo jest sytuacja z bankomatami. Jeżeli dzisiaj powiemy, że zabraknie pieniędzy w bankomatach, to wszyscy się rzucą i rzeczywiście na kilka dni zabraknie, bo logistyka rozwożenia tej gotówki do bankomatów jest taka, że ona nie przewiduje, że z bankomatu w ciągu kilku godzin ktoś wyciągnie pieniądze, tylko że te pieniądze będą wyciągnięte przez jakiś czas. Trochę jest też tak z węglem, bo oczywiście są osoby, które dzisiaj nie mają węgla na zimę, ale są tacy, że mają już na 3 zimy nazbierane tego węgla. Więc to też jest taka sytuacja, że czasami właśnie sami wprowadzamy się w te kłopoty, bo ktoś nie przewidział, że logistyka ma jeszcze zabezpieczyć, że ktoś chce kupić z nadwyżką dla siebie. Dlatego to im spokojniejsze podejście ogólnie do sytuacji, myślę, że tym wtedy stabilniej właśnie przejdziemy przez te trudne czasy. A co do inwestycji i tego, czy na wybory, no ja myślę, że szczególnie te inwestycje, które realizujemy, które są gdzieś z Polskiego Ładu, to są duże inwestycje. To nie są inwestycje takie, że my nagle wybory mają być w kwietniu przypuszczalnie 2024 roku i my pod koniec roku inwestycje zaczniemy robić, bo inwestycja dzisiaj trwa. To zrobienie jakiejś drobnej inwestycji to jakby obrazu wyborczego nie zmieni. Ja myślę, że bardziej będziemy rozliczani za całość, jeżeli chodzi o całą tą kadencję. Bo nawet jak się rozmawia ze starszymi, nawet bardziej doświadczonymi samorządowcami, my tu w sumie jesteśmy tak naprawdę młodymi samorządowcami w tym gronie, to powiem szczerze, że oni nieraz mówią, że kurde, nie zazdrościmy wam, bo naprawdę mieliście tą kadencję i mieliśmy pandemię, gdzie nie było łatwo. Musieliśmy się zmierzyć po raz pierwszy z pewnymi wyzwaniami, jakie stanęły przed samorządem. Dzisiaj mamy tą całą sytuację związaną właśnie z wojną. Jest to naprawdę trudna kadencja z punktu widzenia, a
takiego, jak te kadencje wcześniejsze przebiegały. A z drugiej strony, tak jak też już tu stwierdziliśmy, no, robimy rzeczy, których do tej pory nie robiono. Tak naprawdę z inwestycjami docieramy w miejsca, o których nawet pewnie na początku kadencji nie marzyliśmy, że dotrzemy. Widać, że Opolszczyzna bardzo się zmienia, więc można powiedzieć, że większość tych samorządów stanęła na wysokości zadania i dobrze przez te trudne czasy przechodzi. Mhm. No, trochę mi ta sytuacja, nie wiem, czy państwo się zgodzą, przepraszam, jeśli chodzi o węgiel, przypomina sytuację z respiratorami i maseczkami w okresie pandemii. Nie wiem, czy się wtedy też no, była potężna rywalizacja na rynku o to, kto kupi, kto będzie mógł zdobyć. I tak chyba trochę jest teraz z węglem, prawda? No, większość państw europejskich stara się uprzedzić sąsiadów po to, żeby zabezpieczyć przede wszystkim potrzeby swoich obywateli. To jest tylko rynek popytu i podaży. No, bo przykład rękawiczek jednorazowych. Rękawiczki na początku pandemii zaczęły szybować po 100, po 200 zł, tak, za paczkę rękawiczek, a dzisiaj się okazuje, że znowu za 20 parę złotych można te same rękawiczki. Koszty produkcji się nie zmieniły. Dokładnie. Z węglem tak samo jest, myślę, pan? Z węglem, no na pewno ta sytuacja, że ten import węgla z Rosji jest gdzieś tam wstrzymany czy ograniczony. No on był najtańszy, bo był najbliżej. I on tutaj był. To jest też to, że musimy zobaczyć na pewną logistykę. No nie da się logistycznie z dalekich zakątków świata ten węgiel zaraz w dużych ilościach sprowadzić, bo są pewne ilości zakontraktowane. Ten węgiel sukcesywnie do nas dociera, ale nie da się tego zastąpić tak po prostu w 5 minut. I teraz, jeżeli byśmy, podejrzewam, że tego węgla by starczyło, gdyby każdy z konsumentów chciał przyjść i, nie wiem, co miesiąc kupić po tonie, to podejrzewam, że tego węgla by dla wszystkich wystarczyło, no, ale nikt nie zaryzykuje, jeżeli mogę kupić sobie 5 ton i mieć zabezpieczoną całą zimę, że ja kupię dzisiaj tonę. Bo się boi, że podrożeje. Pewność, że nie, to już zrozumiałem. I tu, i ci, którym się udało, oni kupili już na jedną zimę albo i na dwie, natomiast ci, którym się nie udało, zostają zerem, bo gdybyśmy rozbili pewnie średnią, jaka jest ilość węgla zakupiona na rynku, to pewnie ona by wystarczyła na jakiś czas już, żeby każdy miał zabezpieczone to ciepło u siebie. I ten węgiel kolejny, który jest zakontraktowany, on na pewno w tym czasie dotrze do Polski. Natomiast no jakby problem jest taki, że jedni mają nadwyżkę, a drudzy mają niedobór w tej chwili. A rynek jest taki, że nie da się nim sztucznie sterować odgórnie, no bo nie powiem panu, że ma pan kupić sobie tylko tonę, tak? Bo to dopiero by się... były apele o samoograniczanie. Apele możemy robić, no tak samo jak tutaj było powiedziane. No w Niemczech też są te apele, żeby oszczędzać energię. To takie same apele mieliśmy nawet bez kryzysu energetycznego nieraz w tych okresach największych upałów, żeby też w jakiś sposób ograniczać, bo przy takiej ilości włączonych klimatyzacji innych dochodzi gdzieś w niektórych miejscach, że jest ograniczenia są w dostawie prądu, bo system tego nie wytrzymuje, co nie znaczy, że nie ma prądu. Więc to jest trochę podobna sytuacja. Ale czy mieszkańcy mają prawo oczekiwać się od państwa, od samorządowców? My jesteśmy najbliżej. Zawsze no, pierwsze właśnie. Oczekiwania są do nas, tak? No bo do kogo ma się ale zwrócić ale jak ktoś zapuka problemem? Tak fizycznie do pana gabinetu i powie, panie starosto, nie mam węgla, niech pan pomoże. No z pewnością postaramy się pomóc, bo powiem, że są czasami sytuacje takie, że w jednej miejscowości nie ma węgla na składzie, a 20 km dalej tego węgla jest nadmiar. Dochodzi u nas nawet do takich sytuacji, bo sam powiem szczerze, osobiście, jeżeli chodzi o rodziców, była sytuacja, że w ich miejscowości nie było węgla, a na przykład u nas węgiel był i nie było problemu zakupić go i przejść. Więc czasami my też możemy pomóc w logistyce, bo łatwiej nam jest gdzieś tam sprawdzić, czy na tym skupie, czy na innym jest dostępność. Oczywiście cena jest niezadowalająca dzisiaj, ale myślę, że nie powinno być problemu takiego, że w ogóle zabraknie i w ogóle go nie będzie. A ten czas to jest też chyba też czas takiego sprawdzianu dla samorządowców, bo przecież no nie ma co kryć, no 2-3 lata temu słychać było takie głosy o potrzebie większej centralizacji zarządzania państwem, o skupiania większych kompetencji chociażby w rękach na przykład wojewodów, tak, a odbierania przynajmniej części kompetencji samorządom, nie tylko w odniesieniu do edukacji, bo to ten wątek zresztą wraca nawet i dziś, no pokazywano, że no nie ze wszystkim samorządom są w stanie sobie poradzić, więc jednak z rezerwą do nich podchodźmy. Czy to jest ten czas, kiedy możecie pokazać, że to wy jesteście najbliżej ludzi? Jesteśmy najbliżej ludzi, to nie podlega żadnej wątpliwości. Nie da się dzisiaj centralnie sterować. Ale nie tylko fizycznie. Nie tylko fizycznie. Mówimy też przede wszystkim fizycznie, bo tak naprawdę jesteśmy na wyciągnięcie ręki. Czy to starosta, czy wójt, czy burmistrz, szczególnie w tych małych gminach, tak jak u mnie, gdzie na przykład ludzie znają się od kilku pokoleń, to nie ma tego poru ludzi przychodzą. To jest bardzo dobre, ponieważ ma się z nimi kontakt. Jesteśmy najbliżej. Nie da się dzisiaj zarządzać centralnie żadnym państwem.
Polska, jak i każde inne państwo jest zróżnicowane pod względem etnicznym, technicznym, infrastrukturalnym i tego się nie da zrobić. Tego się, powiem więcej, tego się nawet nie da zrobić w skali województwa, ponieważ każdy powiat będzie inny, każda gmina będzie inna, powiem więcej, w każdej gminie, nawet każda miejscowość będzie inna. Minęły te czasy, kiedy zarządzało się centralnie. Gdyby się do tego wróciło, to mamy taki totalny paraliż, taki totalny chaos organizacyjny, techniczny pod względem zarządzania, jaki był niegdyś w PRL-u. Mhm. Czy gospodarka centralnie sterowana i zarządzanie centralne nie sprawdziło się, już definitywnie trzeba od niego odejść? A co w przypadku klęsk żywiołowych? No, czy ta sytuacja to nie jest trochę też rodzaj klęski żywiołowej? Jest, ale tu mówimy o pewnych synergii. Panie redaktorze, jednej rzeczy to nikt nie zauważył, że samorządowcy są najbliżej mieszkańców i funkcjonują dobrze i to jest dobre. Natomiast my nie funkcjonujemy bez państwa centralnego. Są pewne kompetencje, które ustawodawca zarezerwował dla państwa, tak? Dla tak zwanego pionu centralnego. Mówimy tutaj o wojsku, mówimy o policji, mówimy o straży pożarnej, chociaż ona częściowo jako OSP jest wyłączona i przekazana w kompetencjach do gmin. Natomiast w przypadku klęsk żywiołowych, no, żadna gmina nie jest w stanie sobie poradzić bez straży pożarnej, bez wsparcia służb medycznych, a w skrajnych przypadkach bez wsparcia wojska. Ja pamiętam sytuację, to bym właśnie trochę porównał do OSP, że my jako samorządy, jeżeli jest jakieś zagrożenie, jakiś kryzys, my jesteśmy w stanie być pierwsi, zacząć działać, tak jak i OSP z reguły pierwszy przyjeżdża, szczególnie w tych terenach gdzieś tam wiejskich, do akcji, ale bez wsparcia za chwilę tych jednostek z Państwowej Straży na dłuższą metę nie jest w stanie akcji prowadzić. Tak samo my. Zawsze staramy się zareagować, jesteśmy najbliżej problemu, ale jeżeli ten problem jest większy i dłużej trwa, no to w tym momencie jesteśmy skazani na to, że bez tej pomocy państwowej też sobie na dłuższą metę nie poradzimy. Jakby tutaj o to chodzi, a myślę, że każdy samorządowiec, no, stoi za tym, że tym mieszkańcom, jeżeli tylko może, jeżeli tylko właśnie otrzyma w odpowiednim momencie też to wsparcie krajowe, no to zrobi wszystko, żeby pomóc i żeby zabezpieczyć gdzieś tych mieszkańców, czy swojej gminy, powiatu. Tak więc to działanie zawsze musi być i tylko chodzi o to, żeby ta sfera rządowa w odpowiednio szybkim momencie wsparła nas w tych trudnych działaniach. Ale my się odwdzięczamy tym samym. Ale pytanie, czy ta walka, bieżąca walka polityczna nie powoduje, że na przykład politycznie niewygodnym jest przyjmowanie pomocy od rządu? Ja pamiętam, to wszystko zależy tak naprawdę od danych samorządowców. Bo mamy samorządowców takich, że bez względu jakby na jakieś polityczne, czy przynależność, czy jakieś preferencje, to wiedzą, że nadrzędnym jest to działanie dla mieszkańców. Oczywiście zdarzają się jednostki, które specjalnie, że tak powiem, pokażą, że pewnych rzeczy się nie da, albo będą stać o konie, no bo to jest jakby od strony rządowej wychodzi jakiś temat. Także myślę, że to jest sytuacja indywidualna, ale to już oceniają sobie mieszkańcy, wyborcy w danym regionie i myślę, że przyjdzie moment wyborów i ocenią tak ale naprawdę. Ale też z drugiej strony, czy to nie jest trochę tak, że próbuje się przedstawiać tę rządową pomoc jako rodzaj, no, pewnej łaski czegoś z wielkim bólem wymuszonego? Czy nie jest w tym trochę prawdy? Znaczy, ja myślę, że to jest tak jak i w życiu. No, jeżeli mówimy, ta pomoc z reguły ma polegać na pieniądzach. Słuchajcie, no nie. Jeżeli rozmawiamy o pieniądzach, to zawsze jedna i druga strona, tak, jakby była tych pieniędzy nadwyżka, to nigdy by nie było problemu. A jeżeli jest tak, że musimy z jednej kubki zabrać, żeby dać na drugą, no to zawsze te jakieś tarcia są. No, dzisiaj będziemy konstruować budżety, każdy w swoim samorządzie i nawet pomiędzy odpowiednimi wydziałami już są, bo tutaj ci potrzebują trochę więcej, ci by chcieli tu, a my nie mamy na to, żeby dać każdemu tyle, ile by chciał, więc w tym momencie to jest jak wszędzie, chyba w każdej firmie, korporacji. Jeżeli chodzi o pieniądze, no to trochę trzeba ponegocjować, trochę musi być jakby... Ale ważne też, żeby te reguły rozdziału pieniędzy były jasne, czytelne i jakby no ponadpolityczne. Tylko, że one nigdy nie będą takie, że będą pasować wszystkim. Bo nawet jeżeli popatrzymy dzisiaj to, co mówiliśmy, rekordowe kwoty trafiły do małych samorządów w tej kadencji, ale kto jest niezadowolony? Te duże miasta są niezadowolone. Kiedyś my byliśmy niezadowoleni, bo większość inwestycji skupiała się na tych największych aglomeracjach, a do nas tak naprawdę ciężko było ściągnąć pieniądze, więc tego się chyba nie da pogodzić. Tak, żeby wszyscy, no zresztą co byśmy nie robili, to wszyscy nie będą zadowoleni. Jak to się mówi, róbmy tak, żeby większość była zadowolona. A nigdy się nie zadowoli wszystkich. I ostateczną decyzję pozostawimy wyborcom. Czy to akceptują, czy też nie? No dokładnie. Myślę, że nikt nie zmusza nikogo do tego, żeby ktoś sięgał po jakiekolwiek środki zewnętrzne, jeżeli one są dodatkowe. Tak, można siedzieć na miejscu, być biernym i nie inwestować, ale to nie o to chodzi. I przyklejanie takich łatek w tych pozyskanych funduszy, czy one są rządowe, czy one są pozarządowe, no powiem szczerze, tak naprawdę dla mieszkańców nie odgrywa to żadnej roli.
Dla mieszkańca jest istotne, czy starosta wybuduje 14 km drogi, czy wójt wybuduje stację uzdatnienia wody, czy wójt wybuduje kanalizację. I dla nich nie jest istotne. A my jako samorządowcy nie powinniśmy się bawić w politykę, tylko dbać o interesy przede wszystkim mieszkańców. I to niech będzie kropką naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Moimi gośćmi byli, teraz zacznę z drugiej strony, Jarosław Szóstka, zastępca burmistrza Prudnika. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Marek Pietruszka, wójt Strzeleczek. Dziękuję Państwu, pozdrawiam serdecznie. Konrad Gęsiarz, starosta prudnicki. Dziękuję, miłego weekendu życzę Państwu. I Katarzyna Gołębiowska, Jarek, wójt Dąbrowy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Nazywam się Ireneusz Prochera i również Państwu dziękuję za uwagę. Samorządowa Loża Radiowa.